Studenci dla RP. Paweł Kurtyka, studenci dla Rzeczypospolitej. Panie pośle, pytanie dotyczy umowy o wolnym handlu między UE i USA, która będzie wdrożona w 2017 roku. Analitycy wskazują na brak oszacowań ze strony rządu PSL i PO. Jak to wpłynie na polską gospodarkę, jak to wpłynie na polskie rolnictwo? Wskazują na brak strategii negocjacyjnej przy negocjowaniu poszczególnych punktów tego traktatu w stosunku do tego, do polskich interesów. Jak pan ocenia i w jaki sposób ta umowa wpłynie na polskie rolnictwo ze względu na to, że jest pewne zagrożenie zalewem taniej żywności z USA w naszym kraju? No cóż, trudno prorokować, jaka będzie przyszłość. Mam nadzieję, że przede wszystkim polska żywność obroni się tak jak do tej pory swoją jakością i póki co jeszcze ceną. Ja jestem dumny z tego, że... Ale ta żywność będzie dużo tańsza. Słucham? Ta żywność, która będzie sprowadzona, będzie dużo tańsza. Tak, ale ja powiedziałem też o cenie, która dzisiaj jest bardzo konkurencyjna. Powiedziałem też o jakości. Stany Zjednoczone swoją niską cenę nie wywodzą z jakości, tylko z tego, że używają organizmów genetycznie modyfikowanych. To jest żywność produkowana w taki sposób, który myślę europejskiemu konsumentowi i polskiemu nie będzie odpowiadał. Państwo też obserwujecie to, jaka u nas jest, jakie jest nastawienie do organizmów genetycznie modyfikowanych. Jakie mamy podejście, że zaczynamy szanować to, że mamy dobrą, zdrową żywność i z niej korzystamy. Więc my jako świadomi konsumenci, mając do wyboru zbliżoną cenowo polską żywność zagraniczną, myślę, że zdecydujemy się zawsze na tą polską, zdrową i bezpieczną. No to, to jakby naród, prawda, według pana zdecyduje. A czy państwo jako rząd macie jakąś strategię negocjacyjną w razie tego, gdyby no niestety Polaków nie było stać na tą droższą polską żywność, tylko wybieraliby jednak tańsze produkty? Pan, nie jestem ekspertem z tej dziedziny, więc nie będę oszukiwał się, że znam dokładnie temat. Ja jestem przekonany o tym, że specjaliści odpowiednio to wszystko analizują i te rozwiązania, które zostaną przyjęte, będą korzystne dla nas i tego typu umowy, one mają działanie no, dwustronne. Tak? To nie jest tak, że tylko otwieramy się na rynek, ale także rynek zostaje otwarty dla nas, więc to jest ogromna szansa także dla Polski. Taką żywię nadzieję. Ruch Narodowy.